Czy potraficie zamknąć oczy i przywołać w głowie obraz świata, w którym nie byłoby wody? Świata bez rzek, jezior, mórz oraz oceanów, bez deszczu i lodowców skuwających półkulę północną. Każdy z nas składa się w około 60% z wody. Nic więc dziwnego, że utarło się powiedzenie: woda jest źródłem życia. Jednak czy każdą wodę można wypić? Nie zupełnie. Aby żyć, potrzebujemy tak zwanej wody pitnej. Mimo że nasza planeta nazywana jest niebieską, wciąż w niektórych jej regionach ludzie cierpią z powodu braku wody. Abyście dobrze to zrozumieli, wyobraźcie sobie, że cała ziemska woda mieści się w 5-litrowej butli. Woda zdatna do picia to objętość tylko jednej łyżeczki do herbaty. Przenieśmy się do Konstantynowa Łódzkiego, małego miasta w Polsce. W samym Konstantynowie ludzie zużywają około 2 milionów litrów wody na dobę. To mniej więcej tyle co 8 milionów szklanek lub pojemność basenu olimpijskiego. A przecież Konstantynów nie jest dużym miastem. Wyobraźcie sobie, ile wody pitnej zużywa się w tak ogromnej metropolii jak na przykład Nowy Jork. Konstantynów posiada aż 3 studnie głębinowe. To takie studnie, z których wydobywana jest woda mająca trafić do użytku. Poznajmy historię stacji uzdatniania wody z okolic Ignacewa, która zasila w wodę Konstantynów Łódzki. Historia ujęcia wody w Ignacewie rozpoczyna się na przełomie lat 60. i 70. ubiegłego wieku. W tym okresie na terenie Konstantynowa rozpoczęto budowę na większą skalę budynków wielorodzinnych bloków, co skutkowało zwiększeniem zapotrzebowania na wodę. A lokalne ujęcia, które znajdowały się na terenie Konstantynowa, nie posiadały takiej wydajności. Sytuacja ta spowodowała, że ówczesna władza podjęła decyzję o budowie 3 studni i stacji uzdatniania w Ignacewie. Przez prawie 40 lat ujęcie dostarczało wodę do Konstantynowa bez większych remontów. Większość napraw konserwacji wykonywali pracownicy stacji uzdatniania i wspomagani przez pracowników działu wodka. W 2014 roku zarząd spółki podjął decyzję o przeprowadzeniu modernizacji studni głębinowych i stacji uzdatniania wody. W pierwszym kwartale 2016 roku rozpoczęto pracę na terenie stacji uzdatniania wody. Była to skomplikowana i trudna praca ze względu na konieczność prowadzenia wymiany urządzeń i utrzymania dostaw wody dla mieszkańców Konstantynowa. Podczas modernizacji wymieniono praktycznie wszystkie urządzenia technologiczne, elektryczne, energetyczne. Został również zamontowany agregat prądotwórczy, który przeszedł chrzest bojowy podczas ostatniej nawałnicy, która przetoczyła się przez Konstantynów. Dzięki temu, że posiadamy agregat, przez 2-3 godziny mogliśmy dostarczać wodę do Konstantynowa, mimo braku zasilania w energię elektryczną ze strony zakładu energetycznego. Woda z 2 studni wymaga usunięcia nadmiaru żelaza i manganu. Z kolei 3 studnia dostarcza wodę już zdatną do picia. Jest ona tak dobra, że nie trzeba jej dodatkowo oczyszczać, ponieważ w ogóle nie ma kontaktu z chemią. Woda wydobywana jest z 3 otworów studziennych o głębokości 100 metrów poniżej terenu, ze złóż górnokredowych. Proces uzdatniania polega na napowietrzaniu wody w celu wytrącenia szkodliwych związków. Odbywa się to w 2 napowietrzaczach. Dalej woda filtrowana jest przez 10 filtrów o średnicy 2,6 metra. Po filtrowaniu woda magazynowana jest w 2 zbiornikach magazynowych, każdy o pojemności 2000 m sześciennych. Z tych zbiorników woda tłoczona jest do magistrali średnicy 500 mm do Konstantynowa Łódzkiego. Dociera do odbiorców niemal prosto ze studni, co w dzisiejszych czasach jest ewenementem. Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego potwierdził, że skład wody wydobywanej z jednego z konstantynowskich źródeł jest porównywalny ze sklepowymi wodami źródlanymi. Woda z Konstantynowa jest ogólnodostępna dla mieszkańców. Wystarczy odkręcić kran. Daje jej to niewątpliwą przewagę nad butelkowanymi źródlankami. Po pierwsze, o wiele tańsza, co oznacza, że każdy może z niej skorzystać. Po drugie, picie jej jest sposobem na dołożenie swojej cegiełki w walce o środowisko naturalne. Używając jej, nie zaśmiecamy naszej planety plastikowymi butelkami, których rozkład może zająć nawet 1000 lat. Właśnie z tych powodów zainstalowaliśmy w szkołach poidełka. Są to takie ogólnodostępne krany, które na pewno znacie z amerykańskich filmów. Każdy uczeń będzie mógł z nich korzystać za darmo.
dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.